mural w klasie polonistycznej szkoły podstawowej nr 23 imienia Edwarda Szymańskiego to niezwykłe dzieło, które promuje edukację i czytelnictwo. Przedstawiający w surrealistyczny sposób latające książki, z których wylewają się inspirujące cytaty, ma za zadanie zainspirować i zachęcić uczniów do pozytywnego podejścia do czytania oraz do refleksji nad wagą edukacji i zdobywaniem nowej wiedzy. Mural namalowany jest techniką przypominający szkic ołówkiem lub węglem, co nadaje mu charakterystyczny, minimalistyczny wyraz. Pomimo dużych rozmiarów, dzieło zachowuje zwięzłość i koncentruje się na przekazie. Technika malowania za pomocą aerografu metody natryskowej nadaje mu subtelną, czarno-białą kolorystykę, by nie dominować przestrzeni klasowej. Cytaty namalowane na muralu, takie jak książka to sen, który trzymasz w dłoniach, czy czytanie dla umysłu jest tym, czym gimnastyka dla ciała, podkreślają przesłanie pracy promocję czytelnictwa i edukacji. Te mądre słowa sprawiają, że mural staje się nie tylko obiektem wizualnym, ale także źródłem refleksji.